Ja się chciałam przedstawić, bo to ja jestem Małgorzata Kaźmierczak-Oleszczuk, jestem kierownikiem kliniki Anti-Aging Invicta, tylko nasza prezentacja będzie bardzo krótka. Ja chciałam Panie zachęcić do medycyny estetycznej i powiedzieć, czym tak naprawdę jest medycyna estetyczna, ale na chwilę oddam głos kosmetologowi, który pracuje w naszej firmie, pani magister Ewelinie Kreft. I zaraz przejdę do swojej wypowiedzi. Witam. Ja tak chciałam w roli samego wstępu nawiązać, dlaczego tak ważne jest pierwsze wrażenie i dlaczego tak ważne jest to, jak wyglądamy i jak się prezentujemy. Wiele razy mówi się o tym, że nie wolno oceniać książki po okładce i bardzo chcielibyśmy, żeby to było prawdą, ale tak naprawdę wybierając partnerów biznesowych, tudzież wybierając ludzi, którymi się otaczamy i w biznesie, i w życiu, patrzymy na to, żeby te osoby były schludne, żeby były zadbane, żeby dobrze się prezentowały, żeby dobrze się wysławiały, żebyśmy mogli pochwalić się właśnie takim partnerem biznesowym. I tak naprawdę pierwszych kilka sekund, kiedy mamy kontakt z nową osobą, jest najważniejsze. Przez tych kilka pierwszych sekund jesteśmy w stanie powiedzieć, czy bylibyśmy w stanie zaufać takiej osobie, czy jesteśmy gotowi powierzyć jej ważne kwestie, kwestie często dotyczące naszej firmy, naszej przyszłości, czegoś, co budowaliśmy przez wiele, wiele lat. I tak naprawdę, czy bylibyśmy w stanie oddać nasz biznes, nasze dziecko osobie, która może nie wygląda idealnie, która może gdzieś ma uplamioną koszulę, może nieład we włosach, może makijaż nieidealny, nieperfekcyjny. Czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że osoba, która nie do końca dba o siebie, potrafi zadbać o nasz biznes? I tak naprawdę chcąc, nie chcąc, podświadomie podejmujemy decyzję, że nie do końca. Dlatego tak bardzo ważny jest nasz wizerunek. I tutaj pani doktor nam dużo opowie na temat tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie podkreślić nasze naturalne piękno. Ponieważ medycyna estetyczna tak naprawdę nawiązuje do tego, żeby wydobyć to, co jest w nas najpiękniejsze, to żebyśmy czuły się dobrze ze samym sobą, to żebyśmy miały więcej pewności siebie i żeby tak naprawdę gdzieś pozbyć się takich naszych wewnętrznych kompleksów. I tutaj już poproszę panią doktor. Szanowne panie, czym zajmuje się medycyna estetyczna? Może ja poproszę, żeby pani mi tylko zmieniała tutaj te slajdy. Więc medycyna estetyczna zajmuje się wydobywaniem naszego naturalnego piękna, podkreślaniem naszej urody i odmładzaniem, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Ważne jest, żeby wiedzieć, komu powierzamy naszą urodę, od kogo oczekujemy tego, żeby nas odmłodził. Mamy kilka podstawowych substancji w medycynie estetycznej, dzięki którym te efekty możemy uzyskać. To jest toksyna botulinowa i to jest kwas hialuronowy. Jest też oczywiście hydroksyapatyt, jest też kwas polimlekowy, ale wszystko zależy od tego, którą okolicę chcemy odmłodzić i jaki efekt chcemy uzyskać. Dlatego bardzo dobrze jest, żeby wybrać sobie jakąś zaufaną klinikę, lekarza, który jakieś ma referencje. Ja osobiście jestem dermatologiem, ale nie tylko dermatolodzy się tym zajmują. Natomiast zajmuję się też takimi efektami i takimi sesjami. Zajmuje się też cała grupa nielekarzy. I przed tym bym Państwa bardzo przestrzegała, ponieważ akurat tak się składa, że do mnie trafia bardzo dużo powikłań i te osoby, które nie są kompetentne, już później z powikłaniami sobie mniej radzą. A medycyna estetyczna to też pewne ryzyko. Pacjent, który oddaje się jakiemuś, lekarzowi, który ma referencję, jest certyfikowany, jest bezpieczny, bo nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Także przestrzegam przede wszystkim przed tym, żeby oddać się w zaufane, powołane ręce. I teraz tak, korekcja zmarszczek dotyczy górnej powierzchni, górnej części twarzy. Ja też chciałam panią powiedzieć, jakie są najczęstsze pytania, z jakimi się spotykam. Panie, którym się zaproponuje toksynę botulinową, a są pierwszy raz na wizycie, to mówią, ojej, ale dlaczego botoks? To przecież jest trucizna. Jakby słyszały, że kwas hialuronowy jest lepszy. Otóż, proszę państwa, to jest zupełnie coś innego. Kwas hialuronowy
służy do wypełnienia. Toksyna botulinowa służy do relaksacji mięśni, czyli jest powołana w górnej części twarzy do korekcji zmarszczek, żeby wywołać naturalną relaksację mięśni. Czyli nie możemy mówić, że to jest coś, co nam jedno drugiego nigdy nie zastąpi, czyli tu jeszcze raz zaapeluję do zaufania wobec osoby wykonującej, które jest konieczne, bo jeżeli oddajemy naszą urodę w ręce wykonującego zabieg, to trzeba troszeczkę go posłuchać i otóż, jak wygląda taka wizyta? Wizyta wygląda w sposób następujący. Daję zawsze pacjentowi lusterko, on patrzy w lustro i omawiamy kolejno różne części jego twarzy. To nie jest tak, że pacjent chce wykonać jakąś jedną zmarszczkę i my natychmiast mówimy, dobrze, proszę siadać, już biorę rękawiczki, ubieram i wykonuję tę okolicę, którą pacjent sobie życzy. My musimy kolejno omówić z pacjentem wszystkie części jego twarzy, żeby wiedzieć i wspólnie dojść na końcu wizyty do konsensusu, co jest dla danego pacjenta najkorzystniejsze. Wizyta, szanowni państwo, trwa około 45 minut, z czego pół godziny przeznaczamy na rozmowę, dyskusję, dlaczego to, dlaczego nie coś innego, które części twarzy jest najkorzystniej skorygować i zabiegi trwają 5, 10, 12 minut. Po tym zabiegu najczęściej pacjent całkowicie może wrócić do codziennych czynności. Zazwyczaj nie ma żadnych śladów. Niektóre zabiegi są obarczone pewnymi jakby większymi uszczerbkami przejściowymi na urodzie. No wtedy jakby rozmawiamy też po to z pacjentem, żeby wiedzieć, czy on nie ma jakiegoś wystąpienia następnego dnia, żeby nie miał siniaków i czuł się perfekcyjnie. I tu są te pierwsze takie jakby slajdy dotyczące już naturalnych korekcji. I proszę popatrzeć, tutaj pani zgłosiła się już do nas nieco za późno. Jeżeli zmarszczki są utrwalone, my oczywiście uzyskamy efekt, ale to nigdy nie będzie efekt absolutnej gładkości, ponieważ to, co jest statyczne, utrwalone, pozostanie i nie jesteśmy w stanie tego już skorygować. Pani widać ma około 65-70 lat, powyżej 65 roku życia toksyna jest już właściwie przeciwwskazana. Także ważne jest, żeby odpowiednio wcześnie zacząć zabiegi, czyli około 40 lat to jest ten czas, kiedy warto jest pójść choćby na konsultację, tak? Bo przecież konsultacja nie musi się kończyć zabiegiem. Można porozmawiać, co dla nas by było najlepsze. Tu jest pacjentka już, widać, młodsza i proszę zauważyć, jak wspaniale te zmarszczki jednak się niwelują po podaniu toksyny botulinowej. I to te dwa slajdy dotyczą wyłącznie podania toksyny botulinowej. W tej okolicy nie ma alternatywy. Tutaj mamy skorygowaną zmarszczkę nad górną, znaczy międzybrwiową. No tutaj jest, jak panie widzą, no efekt jest oczywiście. I to są, proszę zauważyć, efekty dyskretne. Tu nikt nie powie, co ze sobą zrobiłaś, gdzie byłaś. To jest na tyle dyskretne, że raczej spotykamy się z komentarzami takimi, że ładnie się wygląda, że pewnie jakiś urlop się trafił, a może się zakochałaś, bo rzeczywiście ten taki efekt odświeżenia uzyskujemy zarówno przy użyciu kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej, ale również przy wielu, wielu zabiegach peelingowych, kosmetycznych, typu mezoterapia również. I poproszę dalej. I to jest właśnie to, co powiedziałam, to współdziałanie medycyny estetycznej i kosmetologii pozwala nam uzyskać efekt właśnie świeżości, efekt taki rozjaśnienia skóry, który też jest istotny, czyli przebarwienia również leczymy posłoneczne. To nie jest tylko jakby niwelowanie zmarszczek, ale również dbałość o całą skórę. Nie wszystkie panie też wiedzą, że cienie pod oczami można bardzo ładnie skorygować przy użyciu medycyny estetycznej i praktycznie przy jednym ukłuciu, tak? Bo teraz dysponujemy metodami kaniulowymi, czyli jest jedno ukłucie celem wprowadzenia takiego, celem możliwości wprowadzenia kaniuli i praktycznie to jedno ukłucie jest dużo mniejsze niż po pobraniu krwi, jest zupełnie niewidoczne po zabiegu i od razu uzyskujemy efekt. Natomiast po zabiegach z toksyną botulinową nie ma żadnego efektu przez dwa następne dni po zabiegu, co pozwala nam się oswoić ze stopniowym narastaniem tego wygładzenia, które jakby trwa 10 dni około. Proszę państwa, to również nadpotliwość. Medycyna estetyczna to również korygowanie nadpotliwości. No jakby
nadpotliwość to nie jest tylko problem ograniczony do jednej powierzchni. Dotyczy dłoni, stóp, pach, twarzy. I jest to bardzo kłopotliwe i nie tylko w biznesie. Tu jest napisane, że to jest krępujący problem w biznesie i tak jest w istocie, ponieważ czasem samo to, że musimy podać rękę partnerowi biznesowemu nas tak jakby spina, że problem jeszcze narasta. I odpowiedzią jest ostrzyknięcie tych miejsc toksyną botulinową. I takie zabiegi wykonujemy w klinice Invicta również. Także to jest już zabieg akurat medyczny, ale no jest tutaj uznany, jest w kręgu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. No, ciekawe są zabiegi modelowania ust i to jest bardzo ciekawy obszar, ponieważ często w Invicta, gdzie pracujemy, to jest teren centrum handlowego. I ja nieraz lubię tam spacerować przed pracą i nieraz spotykam taką ofiarę medycyny estetycznej, czyli usta wydęte, typ Donatelli Versace, tak? Osoba, którą stać na najlepszych lekarzy, uzależniła się od medycyny estetycznej, jakby wymusza na lekarzach policzki, które mało nie pękną i usta, które zadzierają się do nosa. I taką oto klientkę sklepów widzę na dolnych piętrach i mówię, o Boże, jak dobrze, że nie do nas. I idę do góry, patrzę, ona czeka pierwsza. I oczywiście, co chce taka pacjentka? Jest oczywiste, że ona mówi, że chce wypełnić usta. I co powie lekarz, który zna się na medycynie? No, będzie zniechęcał pacjentkę, tak? I my to oczywiście robimy i takich zabiegów nie wykonujemy u takich pacjentów. Tylko problem jest taki, że jeżeli 5 lekarzy odmówi, to ta pani i tak będzie tak długo chodziła, aż ktoś jej zrobi, tak? Lekarz czy nie lekarz, ale ktoś jej zrobi ten zabieg, ponieważ jest to problem uzależnienia. Natomiast medycyna estetyczna, która jest na odpowiednim poziomie, przeprowadzane są sesje i dobrze jest też znać lekarza i żeby lekarz znał pacjenta, tak? Czyli jeżeli nie ma chemii z lekarzem, to znajdźcie sobie państwo drugiego lekarza. Natomiast dobrze się, jeżeli już się z danym lekarzem dobrze porozumiewacie, dobrze jest trzymać się jednego lekarza z tego względu, że to jest jakby każdego razu mogą być inne zabiegi. To nie jest tak, że my w kółko powtarzamy te same zabiegi, tylko ten wachlarz jest bardzo szeroki i żeby utrzymać młody wygląd, naturalny wygląd, to dobrze jest takie wizyty 2-3 razy w roku robić i jakby no, mieć jakąś relację ze swoim lekarzem. I teraz przejdziemy do tych efektów, proszę zobaczyć. To jest właśnie efekt bardzo naturalnej korekcji ust. Usta były troszeczkę, można powiedzieć, za małe i co my daliśmy tym ustom? Efekt większego nawilżenia, lekkiego powiększenia i myślę, że to jest wystarczające. Gdyby ta pacjentka jeszcze chciała więcej kwasu hialuronowego w te usta, ja bym powiedziała, że to już będzie nienaturalne. I takim pacjentom właśnie odmawiamy, bo nieraz bywa, że pacjentka mówi, a nie można jeszcze jednej ampułki, ja bym chciała jeszcze większe te usta. No wydaje się, że bym powiedziała, zapraszam jednak na zakupy, proszę te pieniądze zaoszczędzić, bo nie ma żadnego powodu, żeby tutaj, pani zawsze mówię, też jest wizytówką naszej pracy, wizytówką naszej kliniki. Także nie przerysowujemy naszych pacjentów na ich życzenia. Nawet. I już kończymy powoli. Tutaj jesteśmy w trakcie sesji, akurat zajmujemy się dekoltem. Dekolt też jest obszarem, który korygujemy. Tu jest wykonywana mezoterapia, która regularnie wykonywana rzeczywiście pozwala skórze zachować elastyczność i jędrność. Tutaj są jeszcze pokazane defekty związane z potrądzikowe akurat, bo to też jest obszarem naszego leczenia. Laseroterapią można to skorygować, również mezoterapią. Zawsze trzeba się zdać na osobę konsultującą, która najlepiej dobierze efekty, bo bardzo często się zdarza, że przychodzi pacjent i mówi, ja chciałem laser, dzień dobry, albo ja chciałem mezoterapię. Pani ma przed 70, boi się toksyny, boi się kwasu hialuronowego, ona tylko na mezoterapię, ale zastanawia się, czy to też dla niej nie jest za obciążający zabieg. No nie, no w wieku 70 lat naprawdę my nie jesteśmy w stanie zrewitalizować tej skóry i jej odmłodzić nawet o kilka lat przy użyciu mezoterapii. Także też dobrze jest czytać oczywiście na temat medycyny estetycznej, ale jednak podczas konsultacji
jeszcze raz to powtórzę, zaufać lekarzowi, zaufać osobie konsultującej. To już prawie koniec. Koniec, tak. I pamiętajmy, że z uśmiechem jest do twarzy oczywiście wszystkim. Bardzo Państwu dziękuję. Oddaję głos. Dziękujemy.